Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego kuchcenia pokażę Wam, w jak łatwy i szybki sposób można przygotować babeczki bezglutenowe. W tym celu będziemy potrzebowali 150 g mąki jaglanej, 100 g mąki ryżowej, 60 g cukru trzcinowego, 17 g siemienia lnianego, 1 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżeczki cukru waniliowego, 90 ml oleju rzepakowego, 250 ml wody, 2 bananów o wadze około 450 g. Jako nadzienie użyjemy orzechów nerkowca, żurawiny, powidła śliwkowego oraz do posypania biurka kokosowe. Będziemy potrzebowali również foremki na nasze babeczki. Do jednego naczynia wsypujemy mąkę jaglaną, mąkę ryżową, cukier trzcinowy, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, a następnie wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Nasze dwa banany obieramy, kroimy na małe kawałki, a następnie ugniatamy je. Siemienie lniane zalewamy 4 łyżkami gorącej wody i mieszamy do czasu uzyskania jednolitej masy. Do naszego banana dodajemy olej rzepakowy i mieszamy. Po czym dodajemy wodę i ponownie całość mieszamy. Następnie stopniowo po kawałku dodajemy siemię lniane i ponownie całość mieszamy.
Po wymieszaniu całość wlewamy do naczynia, w którym mamy suche składniki i ponownie wszystko ze sobą mieszamy, aż uzyskamy jednolitą masę. Będziemy robić babeczki z trzema nadzieniami. Dlatego naszą masę rozdzielamy na trzy miseczki. Do pierwszej miseczki dodajemy rozdrobnione orzechy nerkowca i mieszamy. Do drugiej miseczki dodajemy żurawiny i również mieszamy. Aby babeczki nie przywarły do foremki, smarujemy ją olejem kokosowym. Aby zrobić babeczki z nadzieniem śliwkowym, najpierw musimy ułożyć warstwę dolną. Następnie na tą warstwę układamy nasze powidło śliwkowe. Następnie całość przykrywamy drugą warstwą ciasta. Na zakończenie posypujemy piórkami kokosowymi. Pozostałe miejsca w foremce wypełniamy wcześniej przygotowaną masą z orzechami nerkowca oraz żurawiny. Tak przygotowaną foremkę wkładamy do
wcześniej rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy nasze babeczki od 25 do 30 minut. Po wyciągnięciu babeczek z piekarnika możemy je posypać cukrem pudrem. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień pokażę Wam, w jaki sposób zrobić bezglutenowe kotlety mielone bez użycia jajek i mąki tartej. Serdecznie zapraszam.